Piątek, 27 dzień października. Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Samorządowcy apelują do prezydenta Dudy. Chodzi o jak najszybsze powierzenie misji utworzenia nowego rządu ugrupowaniom opozycyjnym, które zdobyły parlamentarną większość. Do Sosnowca przyjechał m.in. Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Samorządowcy chcą również szybkiego odblokowania środków z KPO oraz przekazania ich miastom. Paweł Jędrusik. Na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem prezydenta na premiera. Nie wiadomo także, kiedy powstanie nowy rząd. Dziś samorządowcy apelowali do prezydenta, aby ten nie odwlekał swojej decyzji. My nie prosimy pana prezydenta. My żądamy od pana prezydenta, żeby w końcu zaczął respektować to, czego chce naród, czego chcą mieszkańcy, bo pokazali to ogromną frekwencją i zdecydowanym zwycięstwem grupy opozycyjnej, czego Polacy chcą. Więc niech pan prezydent chociaż raz zachowa się jak prawdziwy mężczyzna i przestaje udawać, że jest jakaś inna możliwość stworzenia rządu, tylko da jak najszybciej możliwość tworzenia rządu przez Donalda Tuska. Jednocześnie samorządowcy zwrócili się do przyszłego rządu z ich zdaniem najpilniejszymi oczekiwaniami, które powinny zostać zrealizowane. Ja chciałabym odnieść się do najważniejszej rzeczy dla nas, do oświaty. Bardzo czekamy na to, żeby zwiększono subwencje oświatowe, żeby nakłady na oświatę osiągnęły co najmniej 3% PKB. Chciałbym upomnieć się o służbę zdrowia. To jest bardzo wrażliwa dziedzina życia, a od bardzo wielu lat wygląda na to, że jest zapomniana. Żadne ruchy nie poprawiły stanu funkcjonowania służby zdrowia i czujemy to jako samorządowcy szczególnie. Wśród oczekiwań jest także zwiększenie udziału samorządów terytorialnych w podatku PIT. W Sądzie Okręgowym w Częstochowie miał się dzisiaj rozpocząć proces Rafała O., który jest oskarżony o zabójstwo dwóch kobiet w miejscowości Gruszewnia. Sąd zdecydował jednak, że proces rozpocznie się w grudniu. Mężczyźnie grozi dożywocia. Najpierw pił z kobietami alkohol, potem brutalnie je zaatakował. Paweł Jędrusik. Rafał O. jest oskarżony o to, że w sierpniu 2022 roku miał zabić dwie kobiety, matkę i córkę, w jednym z domów w małej miejscowości w powiecie kłobuckim. O makabrycznym odkryciu służby zaalarmował członek rodziny. Prokuratura zarzuca oskarżonemu zabicia dwóch osób, czyli podwójnego zabójstwa w warunkach działania ze szczególnym okrucieństwem, zadania kilkunastu ciosów każdej z ofiar. I jeśli chodzi o potencjalne wnioski co do odbycia kary, no wiadomo, że jest to również do kary dożywotniego pozbawienia wolności. Inna kara nadzwyczajna to jest 25 lat pozbawienia wolności. Co do wniosków na tym etapie jest zdecydowanie za wcześnie. W piątek oskarżony został doprowadzony do sądu. Przed rozpoczęciem rozprawy jego obrońcy wnioskowali o przeprowadzenie mu dodatkowych badań, m.in. neurologicznych. Sąd jednak oddalił te wnioski. Kwestia świadomości oskarżonego i poczytalności oskarżonego w dacie czynu, zarzucanego mu czynu, to jest kluczowa dla całej sprawy. Przede wszystkim jest warunkiem prowadzenia postępowania sądowego. W przypadku, jeżeli okazałoby się, że stan poczytalności oskarżonego był inny niż wskazano do tej pory, z pewnością będzie to miało wpływ na dalszy tok postępowania. Ostatecznie sąd zdecydował o przeniesieniu terminu rozprawy na grudzień, dlatego że jeden z obrońców oskarżonego otrzymał dość późno materiały związane ze sprawą i nie zdążył jeszcze się z nimi zapoznać. Pożar auta w Chorzowie mógł skończyć się naprawdę fatalnie, jednak wiele szczęścia w nieszczęściu miała kobieta, której samochód stanął w ogniu. Zatrzymała się między patrolem policji a komendą straży pożarnej. Łukasz Kądziołka. Mieszkanka Mysłowic miała bardzo dużo szczęścia. Jak dużo, pokazuje to nagranie opublikowane przez Komendę Miejską Policji w Chorzowie. Spod maski pojazdu zaczął wydobywać się dym. Kobieta zjechała na pobocze i zatrzymała się. Po przeciwnej stronie w tym czasie patrol ruchu drogowego kontrolował inny pojazd. Gdy mundurowi zauważyli kobietę i pożar, natychmiast ruszyli z pomocą.
Kiedy zaczęło się robić niebezpiecznie, kierująca 66-latka jechała ulicą Katowicką. Na szczęście blisko byli nie tylko policjanci, ale również strażacy, ponieważ stanęła tuż przy komendzie. Szybko udało się ewakuować ojca kobiety z płonącego Jaguara, a sam pożar ugasić. Ucierpiał tylko samochód. Policja apeluje, żeby w takich sytuacjach zachowywać zdrowy rozsądek. Nie wracajmy do płonącego samochodu po jakieś tam własne rzeczy prywatne. Zdrowie, życie jest najważniejsze. Czasami nie warto też próbować użycia gaśnicy samochodowej, gdy ogień jest zbyt duży, a nie każdy ma tyle szczęścia co 66-latka, której auto stanęło w płomieniach tuż przy bramie wjazdowej do jednostki straży pożarnej. Gospodarze gościnnie na stadionach. Gdy w Sosnowcu trwają porządki po spotkaniu w Lidze Europy, podczas której Raków Częstochowa zmierzył się z drużyną z Lizbony, na stadionie śląskim trwają przygotowania do ważnego dla fanów ruchu meczu. To będzie pierwsze spotkanie piłkarzy z Chorzowa na obiekcie, który stanie się ich nowym domem. Łukasz Kądziołka. Wczoraj wielkie emocje podczas kolejnego meczu Rakowa Częstochowa, a dzisiaj już stadion w Sosnowcu jest pusty. Medalikom nie udało się pokonać Sportingu Lizbona. Mimo że gospodarze grali w przewadze przez prawie cały mecz, skończyło się na remisie. Niektórzy są zdania, że piłkarzy pokonał stan murawy, który pozostawiał wiele do życzenia. Ma na pewno wpływ na jakość meczu, po prostu na to, co oglądamy jako widzowie, na to, jak gra się piłkarzom, jak efektowne akcje, ewentualnie nieefektowne w tym przypadku można stworzyć. Po prostu na lepszej murawie piłka jest ładniejsza. Dzisiaj trwa sprzątanie po czwartkowym meczu, ale jednocześnie już przygotowania do kolejnych, które na tym obiekcie rozegra Zagłębie Sosnowiec. Najpierw mecz ligowy z Tyskim GKS-em, a później Puchar Polski z Górnikiem Zabrze. Stadion Zagłębiowskiego Parku Sportowego jest intensywnie wykorzystywany. To jest młoda murawa. Ona potrzebuje czasu, żeby się zakorzenić. To jest projekt murawy wysianej, nie murawy z rolki. Duża jest obciążona i ona po prostu, jak to młoda murawa, nie wytrzymała dużego obciążenia. Stadion Śląski zapewnia, że obciążenie wytrzyma murawa przygotowana na rozgrywki ekstraklasy. Jutro po raz pierwszy wejdą tędy piłkarze ruchu Chorzów. Po tym intensywnym okresie koncertowym była całkowicie zniszczona, musieliśmy ją położyć na nowo, jak widać murawa już jest, także jest gotowa, czeka na przyjęcie piłkarzy. Bramek jeszcze nie ma, ale na pierwszy mecz będą gotowe. Ruch po 11 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z 7 punktami na koncie. Klub liczy na to, że w końcu zaczną padać zwycięskie gole. Magia kotła czarownic zadziała i zaczniemy lepiej punktować. Wsparcie kibiców będzie większe niż do tej pory. Teraz tych ograniczeń właściwie tutaj nie mamy. Stąd też frekwencja, która już wynosi 25 tysięcy i cały czas rośnie. Więc spore wydarzenie, doświadczenie dla naszych zawodników, ale też oni muszą zachować chłodną głowę. Będzie im łatwiej niż piłkarzom Śląska Wrocław, bo na razie sektor gości na Stadionie Śląskim nie jest jeszcze gotowy. Więc doping może działać na korzyść gospodarzy. Jeśli na tym obiekcie i pod okiem legendy ruchu się nie uda, to już chyba nic drużynie z Chorzowa nie pomoże. Jak co roku, 1 listopada na cmentarzach w regionie odbędą się kwesty. Najdłuższą, ponad 20-letnią tradycję mają zbiórki prowadzone na cmentarzach w Częstochowie, Bytomiu czy Tychach. W Tychach kolejny raz wolontariusze będą zbierać datki na hospicjum. W Zabrzu na cmentarz żydowski. Karolina Komada. Pani Sylwia 10 lat temu przyszła do hospicjum z jednym założeniem – pomóc chorym i zadbać o to, żeby nie byli samotni. Tak jak kiedyś audycje radiowe, tak teraz nagrywają książki. Jak sama mówi, uwielbia angażować się wraz z rodziną w kwestię listopadową. Jest to akcja wywołująca u niej różne emocje. Córka mojej siostry, nastolatka, lat 13, która pomaga nam już od 5 lat w kwestii listopadowej i od niedawna w różnych innych akcjach, a pierwszy raz teraz również i moja siostra zawita. Mamy wspaniałych ludzi, którzy już wiedzą o akcji, są przygotowani, uśmiechają się, zadają pytania, wspierają nas, czasem dzielą się ciepłym słowem, że pomogliśmy im w trudnym momencie. To już 24 raz, kiedy hospicjum organizuje kwestę listopadową. W tym roku między innymi przy cmentarzu Wartogłowiec, przy parafii Ducha Świętego i Świętej Marii Magdaleny. W akcję zaangażuje się ponad 150 wolontariuszy, a każdy z nich będzie miał przy sobie identyfikator, puszkę oraz drobne upominki dla wspierających akcję.
To jest taka działalność oczywiście lecznicza, ale też i opiekuńcza. Wspieramy chorych nie tylko na oddziale stacjonarnym, ale też w hospicjum domowym, w poradni. Potrzebne są leki, materiały opatrunkowe. Oczywiście my to wszystko kupujemy w ramach kontraktu z NFZ-em, ale chcąc wspomóc pacjenta tak bardzo dobrze, no to te środki są niewystarczające. W związku z tym potrzebujemy tych środków dodatkowych. 1 listopada otworzy swoje bramy również cmentarz żydowski w Zabrzu. Tam kwesta jest już organizowana od 30 lat. To w Polsce, w ogóle w kulturze polskiej taki dzień poświęcony pamięci. Odwiedzamy wtedy cmentarze, my wtedy organizujemy też kwestę, bo jesteśmy w stanie wtedy zebrać fundusze potrzebne nam, aby przez cały rok można było się tym cmentarzem zajmować, aby on przypominał, że to jest miejsce święte, gdzie spoczywają ludzkie szczątki. Kwesty listopadowe organizowane będą też w Rybniku czy Bytomiu. Żywe Muzeum Ceramiki Bolesławiec otworzyło się w Bytomiu. To trzecie takie miejsce po Bolesławcu i Lublinie, w którym będzie można nie tylko zobaczyć, jak powstają oryginalne naczynia, ale także samemu je wykonać i ozdobić podczas warsztatów. Karolina Komada. Manufaktura Bolesławiec otworzyła swoją siedzibę w Bytomiu. Powód: powiązanie wydobywanych surowców zarówno w Bolesławcu, jak i na Śląsku. Śląsk jest znany z wydobycia węgla, czyli też to są kopaliny, a my korzystamy również z kopalin, to są gliny, piaski szklarskie, więc skład surowcowy z Dolnego Śląska również w pewnym sensie poprzez ewolucję naszej ziemi również zasila państwa śląskie tereny, więc ja uważam, że wspólnie, korzystając z zasobów mineralnych, które obdarzyła nas natura, możemy wykorzystać ten fakt i promować rękodzieło w postaci ceramiki bolesławieckiej. A charakteryzuje się ona metodą stempelkową i właśnie ta metoda będzie używana podczas warsztatów w Żywym Muzeum Ceramiki. Nad uczestnikami będą czuwać instruktorzy, a do ich dyspozycji będą gotowe wzory i specjalne farby. Ktoś, kto przychodzi, może sobie wziąć na przykład na wzór gotowy przedmiot i sobie próbować go odwzorować, ale najfajniejszą zabawą jest to, jeżeli ktoś wymyśli swój wzór i sobie go wykona na przedmiocie, który wybierze, a to wybrania są talerzyki, kubki, miseczki i potem to zostaje u nas już w fabryce szkliwione, wypalane i trafia do osoby, która ten przedmiot wykonała. W Żywym Muzeum Ceramiki będzie można zorganizować różnorakie zajęcia dla osób w każdym wieku. Warsztaty są wspierane przez malarzy, a nawet sportowców, którzy widzą ich pozytywny wpływ na rozwój młodych ludzi. Musimy tworzyć warunki, które właśnie będą robić tą integrację właśnie społeczną, żeby nauczyli się ze sobą w normalny sposób rozmawiać, bo dzieciaki mają problem teraz tak naprawdę z taką komunikacją bezpośrednią, a przy zajęciach czy artystycznych, czy sportowych, to jest jakby już inny rodzaj komunikacji i dla nich jest to naprawdę coś bardzo rozwojowego. Na zainteresowanych bolesławską ceramiką czeka też stoisko, w którym będzie można ją zamówić. Taki był piątek. Miłego weekendu i do zobaczenia.